Achilles, with Myrmidons at his side, fought his way to the shore. If only he could recapture Helen, the war would be at its end. Siemano, pijany powietrzem z tej strony. Dzisiaj znowu gramy w Achillesa i lecimy sobie do przodu. Odsiecz, misja główna. I zobaczymy, czy uda nam się uratować naszego kowala. I zaczynamy walką. Broń dwuręczna, która ostatnio została znaleziona w piwnicy, w beczkach. I teraz możemy rozkoszować się jej uderzaniem. I lecimy sobie do przodu. Proszę nie krzyczeć. Co my tutaj mamy? Muzyka taka jak do walki, więc chyba czeka nas coś większego. Przejdź przez most. No i jest. Okej, zostałem uderzony, ale zaraz się odegram. Albo i nie. No dobra. O cholera. No, ktoś chyba jest silniejszy od nas lekko. Dobra, blok. Wróciłem się plecami, to nie było zbyt mądre. No, i nie żyjesz. Rozbijamy dzbany. Lwi przesmyk. Zobaczymy, co nas tutaj czeka dzisiaj. Czy będzie walka z bossem. Lećmy sobie. Słyszę wodę, wodospad chyba nawet. Chyba, że to jeszcze inny dźwięk otoczenia. A nie, to chyba nie są wodospady, tylko jakieś kwiaty. No i tutaj widzę chyba coś trudniejszego. Zatrucie się pojawiło. Wejdźmy sobie na mapkę i zobaczmy, gdzie jesteśmy w ogóle, bo się trochę zgubiłem. Warsztat. Co my tutaj mamy w ogóle? Możemy wytwarzać rzeczy. Okej, ale to już wiemy. Mamy coś nowego. Mikstury. Dwie sztuki niestety. A w ogóle jak wygląda zbroja? Czy da się ją jakoś obejrzeć jeszcze? Ekwipunek. Bo wiem, że była dostępna. A teraz jej nie mogę znaleźć. Dobra, zobaczę sobie później. Pójdźmy sobie prosto, bo w lewo chyba będzie ciężej póki co. Ale na pewno wrócimy do tego miejsca. No, ja już znalazłem kapliczkę przed chwilą, więc nie jest mi to... O, lew. Kolejny lew. A może coś powie? Miał. chyba nie jest zbytnio chętny do rozmowy i prawie by mnie zjadł. Więc ja się cofnę trochę. Dobra, jest. Bity. O cholera. Krwawienie? Czy co to za efekt? Wolę nie wiedzieć. Lećmy sobie dalej. Zaraz badamy. Ciekawe, jak się dostać w to miejsce na przykład. Skrzynia. Otwieramy. Dobra, mamy szansę na lepszy drop. Zobaczmy sobie, co mamy w umiejętnościach. Może jakieś nowe punkty? Nie, wszystko rozdałem na odcinku. Okej, więc nie zatrzymujemy się i lecimy sobie do celu. Bo fajnie byłoby zrobić dzisiejszą misję fabularną, ukończyć ją. Odblokowano nowe wyzwanie. Ciekawe, czy w tą grę jest możliwość... Okej. Czy jest możliwość grania tutaj w dwie osoby? Ciekawe. Kolejne lwy, które jak widzę nie są przyjazne dla nas. I nawet naprawdę dużo biją. Więc muszę uważać. I leży pierwszy z nich. A drugi gdzie poleciał? Leci do nas kotek. Większy kot. Dobra. Na razie
Naprawdę fajnie bije się z tego miecza, ale spowalnia nas. I nie wiem, czy ja przy nim zostanę, czy go nie wymienię. I widzę, że tutaj chyba będzie jakaś scena. Coś tutaj się zaznaczyło na mapie, ale najpierw zapraszam do piwnicy. Co to jest za efekt? Krwawienie? Chyba tak. Możecie napisać w komentarzach, bo zawsze liczę na wasze rady. Rozbijamy beczki. Szukamy nowych rzeczy. Żywica. O proszę. Ale uderzył. Dobra. I lecimy sobie. Szkielet. Zaskoczył mnie. Trochę nie powiem, że nie. Mikstura zdrowia. Proszę bardzo. Schowaj miecz, Achillesie, bo na razie mamy tylko grzyby tutaj. Przyprawy, ok. O, mamy tutaj kolejne skarby i kolejne szkielety. Dobra, cofka szybka. I level mamy, zajebiście. Odłamek brązu. Zobaczymy. Przypuszczam, że do ulepszeń to się nam przyda. Szkielety kolejne. Ale padają naprawdę fajnie z tej broni na hita. Smar mroku, mikstura zdrowia, ale dropi. Dropi fenomenalnie. Dobra, muszę uważać na te ataki tych szkieletów, bo to nie jest takie przyjemne. Olej, plus jeden. Plus jeden byczku. A tu coś się skryło. Odłamek. Następny. I chyba mamy wszystko sprawdzone. Dźwięki naprawdę głośne. Ale może to moje ustawienia na słuchawce tylko. Oby. Bo nie chcę, żeby wam było za głośno. A mój wokal już i tak jest dzisiaj wzmocniony. A tutaj gdzieś jeszcze jest jakieś przejście? Czy nie? Nie. No skromnie. Ale wychodzimy na powierzchnię i lecimy do kowala. Uratujemy go czy nie? Co się stanie w ogóle? Czy przeżył to? Sprawdzamy ciała. These bodies have been looted. Could it be that the bandits feared this mansion passed through here? Ale widok, zobaczcie tutaj na prawą stronę. Pięknie. Jest pogoda. Ptaki ćwierkają, chociaż może to są kruki, więc może nie, ale naprawdę krajobraz super. I lecimy dalej. A czy wszystkie ciała mogę sprawdzić? No chyba nie. Give me your money, bastard. O, łucznik. Dobra, ubity na hita, pięknie. Sprawdzamy. It seems that the kidnappers left behind quite the bloody trail. No właśnie. Jeszcze mogę coś tu zobaczyć? Those damn cowards. The bodies of these poor souls have marks of torture. Dobra, wchodzimy do jakichś ruin. Zobaczmy, co przed nami. Okej, kolejny siedzi. We dwóch. Wbijamy ich i nas nie widzą. Coś mamy. Zapiski. O, chyba można tworzyć sobie nawet te mikstury i smary. Zobaczmy sobie do ekwipunku. Gdzie to będzie? W torbie, przypuszczam. Zapiski. Materiały. Nie widzę tego niestety. Zaraz przejdę do innej zakładki. Może w historii to będzie. Rzutki bym użył. Mogę je sobie przypisać. Muszę wejść w inne pole. Historia. Tutaj tego nie ma. Warsztat. Może tutaj. Odporności. Okej. To był chyba ten zwój, który automatycznie nam się przesunął do okna tworzenia. Ale fajnie. Naprawdę przyjemnie.
historia. Tutaj wszystko wiemy, jesteśmy na bieżąco. I lećmy sobie dalej. Otwieramy skrzynię i zobaczmy, co w niej będzie. Drachmy i petardy. I tutaj jeszcze jedna. Dobra, zobaczmy sobie na nową broń. Czy będzie lepsza? Obrażenia większe, faktycznie. Zatrucie powoduje. Ale za to ataki boskie minus spory, 116. A na szkielety lepiej chyba mieć ten artefakt. Ale za to fizyczne ataki większe. Ale tutaj też są inne redukcje obrażeń. Więc na razie zostawiam sobie mój miecz, który być może będę sobie ulepszał. Zobaczymy, bo przypuszczam, ekwipunku będzie coraz więcej. I kolejne zwłoki. Naprawdę, mimo że jest pięknie w otoczeniu, to na szlaku jest tragicznie. No, trzeba ich wszystkich powybijać, bo oni naprawdę zrobili złe rzeczy. I kamera naprawdę fajnie się zmienia. Zobaczcie sobie, jak ten ruch jest automatyczny. Ja tutaj nic nie steruję. Otwieramy. Ciekawe w ogóle, jak ta historia się zakończy. Co tutaj fabularnie się stanie, bo nigdy w to nie grałem i te emocje przeżywam naturalnie. Kapliczka kolejna za moment, ale to dobrze, bo będę mógł trochę się podszkolić w umiejętnościach, a prawie jedno drzewko zrobiłem. No i tutaj jest taki przesmyk, faktycznie. Ale mapa idzie jeszcze w dalszy kąt, więc fajnie, że się rozrasta. Ale szumi mi tutaj jakiś strumień. Czy ja mogę spać? Nie mogę. Lepiej, żebym tego nie próbował. Da się wejść tutaj pod? Nie da. I wchodzimy do kolejnej lokacji. O, tutaj taki kamień w powietrzu. Pierwszy jakiś taki, powiedzmy, widoczny. Nie wiem, czy to błąd, może ja źle stoję, ale rzuciło mi się to w oczy. I tutaj jest jakieś zawirowanie. Robimy kółko jakieś. Ale idziemy, tak jak wskazuje mapa. Drabina i jeszcze jakiś żołnierz. Dostał kopa. Proszę bardzo. O, i tutaj coś mamy na wzniesieniu. Chodzimy po drabince. I zasuwamy do skrzyni, którą oczywiście ktoś pilnuje, bo jakże inaczej. Ale pięknie to weszło. O kurde, dobrze, nie spadłem. Ale ja zrobię to samo. Zranił nas, ale jakoś jeszcze żyjemy. Nowa broń. Ciekawie. Bierzemy sobie, zobaczmy, co to jest za broń. Brzeszczot. A co się stało moją tarczą? Ej, no panowie, ja miałem tarczę. Czy wy to widzicie? Czy moja tarcza się zepsuła, czy co się stało? Aha, dobra. To tak pokazuje. A już myślałem, że coś poszło nie tak, ale sprawdźmy sobie jeszcze. Dobra, jest, jest. Okej, bo już myślałem, że mamy kłopot. No. Już się bałem. Dobra, lecimy dalej, bo to trochę był niewypał. Ale tak to jest, jak się gra pierwszy raz i nie ogarnia bazę. Kolejne skarby. Mikstura zdrowia plus 3. Bardzo dobrze. Bo już miałem narzekać, że jej nie mam. Mogę sobie zejść tutaj jeszcze. Ale dobra, pójdźmy, skupmy się na misji, bo ostatnio tak żeśmy chodzili po piwnicach i w ogóle po terenie i nie było tego zbyt sporo. A odcinki są krótsze. Dobra. Ale myślę, że jak bijemy 100 subów, to jeszcze będzie i live'ik z tego. Przy okazji. Ale i tak planuję coś jeszcze większego. Ale niech to rośnie swoim
Dobra, wchodzimy do kapliczki. Drzewo umiejętności. Wróćmy sobie do tej naszej tutaj. Gdzie my to mamy? Tą naszą. Okej. Mamy jeden punkt, co prawda, więc zbytnio nie przypakuje. To mam na full zrobione. To też mam odblokowane. Tu również. Odblokowana umiejętność. Tutaj tak. A tu. Kondycja znowu. Drugi stopień będzie. A może zrobimy tak teraz. Na dropa nieco. I wracamy sobie do świata. I pędzimy. O, i teraz. Smith must be close. But when I finally meet him, what shall I say? That some voice ordered me to find him? He'll think I'm mad. Naprawdę, zobaczcie sobie na tę scenę. Robi wrażenie. Fortunately, I don't have to roll some kind of boulder up this hill. So, you're the one who's been slaughtering me men like pigs. Tell me what you want, or you'll get an arrow between your eyes. Supposedly, you and your band hold a Smith prisoner here. Is that right? That's none of your business, you stray. Besides, he came here in vain. The guy busted himself out, went inside the mountain, and that's the last we saw of him. In that case, I'll go look for him. Get out of my way, and you shall leave to see another day. You've got balls, I'll give you that, but you're not getting something. There's only one of you, and a whole band of us. Besides, the armor you're wearing looks interesting. Menelaus will pay handsomely for it. And usually I don't lack opportunities to pass me by. Kill him! Get him! No zobaczymy, kto wygra. A myślę, że ja to zrobię. No właśnie, to się nagadałeś, chłopaku. Było trzeba nie zadzierać. Żywica kolejna, ale miejscówka naprawdę zajebista. Nie dziwię się, bo akurat w takim miejscu przyjemnie się odpoczywa z pewnością. Kolejna grupa i to taka większa, ale łuczniki są łatwe. Albo i nie. Prawie zginąłem teraz. Ale pędzi. O cholera, co to, boss jakiś? No i jest problem trochę. Jest problem, bo nie mam staminy, a oni do mnie strzelają. No, co ja teraz zrobię? Dobra, jeden padł. Drugi też? Nie. Przez kamień się zaciąłem. Nie no, ja muszę chyba zmienić ten miecz, bo Achilles musi być chyba szybki w tym swoim działaniu, a nie taki spowolniony. Ale na pewno dla testu było warto. Dobra, bijemy cię. No. I kolejny poziom. Ale trzeba się tutaj rozejrzeć, bo mogą być tutaj jakieś skarby. A ja wolałbym je zebrać wszystkie po kolei. O, są posągi. Okej. Zagadka jakaś. Mechanizm. Musimy znaleźć. Ale on chyba się oznaczył na mapie. No, brama. Naprawdę fajna. Co na niej się znajduje? Coś tutaj jest, no. I pędzimy przez most. I schodzimy drabinką i zobaczmy. Zobaczmy, czego szukamy. Dobra. Łucznik. Okej, jak ja nie mam staminy, to nie mogę w ogóle zadać ciosu. Więc muszę uważać na to. Może zmienię sobie ten miecz. Tylko kurczę, chyba mam marne obrażenia. Minus 8 mam tylko tutaj w trującym mieczu. Ale znowu inne rzeczy są dużo gorsze.
Dobra, wezmę sobie z powrotem ten mieczyk. Zrobimy sobie tak. Teraz będzie lepiej. Przypuszczam, albo i nie, zobaczymy. Na bieżąco możemy to zmienić. Mechanizm. Dobra. Otwarte. Zapraszamy. I szybko po drabinie do góry. Udało się. Można nawet sprintować na drabinie, więc fajnie. I co? Otworzyło się czy nie? Jeszcze drugi pewnie mechanizm. Dobra. Okej, okay. Kolejna grupa. Ale teraz mam szybsze ruchy, więc... Ale za to mniejsze obrażenia, muszę uważać. Jak to mogłem nie trafić? Taki leśny. Dobra, a tu co mamy? Mikstura. Kolejne rzeczy. I otwieramy. I co się tutaj stanie teraz? Może będzie jakiś boss. Ale chyba nie tym razem. I wróćmy sobie. Zaraz zobaczymy, co jest w środku warowni. Oby jakieś fajne rzeczy. I wchodzimy do górskiej twierdzy. This must be some kind of abandoned stronghold. Okej, okay, kolejna fajna zmiana otoczenia. Fajna mapa się wydaje. Zobaczymy, co to będzie. Ale lawa tutaj jest. Trzeba uważać. No właśnie. Mógłbym spać. O cholera, ten znowu ten dupny gigant. Ale on jest taki powolny dosyć. Tylko że jak uderzy, wolę, żeby tego nie robił. Pięknie, na razie bez szwanku. No, jestem coraz lepszy w to. To mi się podoba. Szkielety. No, pięknie to poszło. Oj, ma klimacik ta miejscówka. Zobaczcie sobie. O, jakiś nowy stwór. To pająki chyba. Trzeba uważać. Dostał skopa i starczy to. Jeszcze raz może zaraz. Teraz on się atak wykonał. Okej. Nie było to łatwe na pewno. Są tutaj jakieś skrzyneczki. Coś tutaj mamy. Smar mroku. Ponownie. Naprawdę te widoki dzisiaj są wysokie. Naprawdę zajebiste. Wysoki poziom tutaj graficzny. Mikstura życia. A może mięsko jakieś zjemy? Co wy na to? Może tutaj zrobimy sobie tak, że zjemy coś normalnego. Interakcja. Okej, okay, pomyliłem się co do mięsa. Niestety nie mam tego zrobionego. A nie mogę je ulepszyć. Przetworzyć. Dobra, wezmę sobie te rzutki i potestujemy je sobie też. A pędzimy do celu. Kolejna chmara szkieletów. Rozbija się je naprawdę przyjemnie. A
Mam nadzieję, że ja nie spadnę nigdzie i mogę sobie tutaj szaleć. Właśnie, jak on tutaj mógł w ogóle wejść, jak... Oj, tutaj chyba nie jest łatwo. Jakieś trzęsienie ziemi w ogóle jest, mam problem. Ja nie wiem, czy nie powinienem tutaj spieprzać po prostu. Teraz mam problem trochę, bo wyjść nie mogę. Dobra. Ale dostałem cios. Ciekawe mnie te rzeczy, co tam były. Właśnie, co się dzieje z tobą, Achillesie? Co to jest? Wow! Co to za potwór, właśnie? To by się przydał ten miecz mój wreszcie. Co to jest? Jakiś wampir? Diabeł? Co to jest? Dobra, muszę uważać, bo on jest jakiś chyba chytry. Wow! Demon chyba to jest. Ale nie bije na szczęście zbyt dużo, ale jeszcze nie wiem, na co go stać, więc może nie będę mówił hop. No właśnie. No, nie robi się problem. Okej. Fajnie się tym rzuca, widzę. O, naprawdę fajne rzuty. Ja muszę uważać, bo mam mało życia. Trochę było ciężko, ale jakieś takie skupienie u mnie wleciało dobre, więc się udało to zrobić na raz. Ale ja bym chętnie przygarnął jakiś fajny item. Jest kapliczka, możemy powiedzmy zapisać. Ale jeszcze jakoś chciałbym pójść dalej, jeszcze jest ołtarz tutaj z tej strony. Ale dobra, skupmy się może na kapliczce. Zobaczmy na umiejętności. Bo przydałoby się wbić 3 levele, pięknie. Więc wbijamy sobie może kondycję trochę, albo życie. Witalność, dokładnie. I ten dropik jeszcze pikniemy. O, tutaj znowu mamy przejście. Zajebiście. I wychodzimy z kapliczki. Jeszcze tutaj pójdziemy, bo ten potwór chyba stąd wrócił. Kto to do nas gada? Nie, chłopaki, ale ja tam do was nie mogę przejść. Dobra, nie wiem, jak tam za bardzo wejść, więc wrócę sobie tam, gdzie mapa mnie prowadzi. O, uwaga. During battle, these narrow passages would have been great for defense. Even my myrmidons would have trouble capturing. Coś tutaj chodzi po lewej stronie. No, będzie ciekawie w tej lokacji. O, kolejny tytan. Trzeba uważać tutaj, bo wydaje mi się, że można łatwo zginąć. Ale kapliczka była niedawno temu, więc jakoś mniej się boję. Dobra, na szczęście nie mogę spaść, więc mogę sobie skakać. To bez problemu. Co też ratuje tyłek. Kolejny tytan. Ale oberwałem. Muszę uważać, tam jest jakaś skrzynia lepsza. Dobra, unik. Odskok, stamina niech się uzupełni. Kolejny atak. Aj, nieudany trochę. Achillesie, co ty robisz? Dobra. Kolejny, kurde, dwóch naraz. No to mam problem. Dobra, z dwoma jeszcze nie walczyłem, ale widzę, ten poziom cały czas wzrasta tutaj w grze. Trzeba jakoś się uczyć na błędach. Jak
jakoś chyba damy radę, co? Kurde. Ejajaj. Muszę to sobie jakoś rozgraniczyć trochę te ataki. Jak nie jeden, to drugi. A mikstur ubywa. No właśnie, zostałem zablokowany nawet. Może te rzutki teraz. O, dobra. Leczę się i rzutki wykorzystam. Ale one aż tak dużo nie biją. Muszę ich wykończyć mieczem. A mikstur już nie mam. Właśnie. Dobra, padł jeden, zaraz padnie drugi. No, nie było to łatwe. Gdzie jest jakaś kapliczka? Otwieramy. No zobaczmy, coś nowego. Co to mamy za tarczę? Ja wolę tą moją, jest unikatowa. No, więc na razie zostawiam sobie ją. Okej, okay, lepsze ataki tutaj mam. Co my tutaj jeszcze możemy sprawdzić? Ale dobra, na razie sobie jeszcze zostawię ten sztylet. Gdzie jest jakaś kapliczka? Albo mikstury życia. Się robi kłopot. Musimy uważać, naprawdę musimy uważać na każdy ruch. Udało się. Tak, znowu kolejny. Zatruty. Jasna cholera, jak nas palił. Życie, życie dajcie, proszę was. Jak mam się tutaj uleczyć? W przechowaniu mam 18 sztuk, a nie mogę tego użyć. Mięsa nie mogę zrobić lepszego. Może jeszcze te petardy nas uratują. Ewentualnie. Dobra, skrzynia. I tytan. Dajcie save'a, bo jest naprawdę kłopot. Kurde. No i teraz mam zagwozdkę, bo jak padnę, to będę musiał zaczynać od kapliczki, a ich jest dwóch w ogóle. Może jakoś przebiegnę tutaj trochę. Dobra, zwieję tutaj, a może znajdę jakiś mikstury. Jest, o to mi chodziło. Dobra, spokojnie panowie. Dwóch może pokonam, jak to zrobię dobrze. To muszę naprawdę uważać. Ajajaj. Znowu taki teren niefajny. Kurczę, no nie blokujcie mnie. Dobra, ubijamy tego jednego. Jak uważaj, jak ile się. Dobra. Jeszcze tego. Odskok. Jeszcze jedna próba. Jest nasz. Otwieramy skrzynię. Może teraz jakieś leczenie dajcie trochę. Płomień Etny. Nowa umiejętność. Ciekawe, mogę ją sobie jakoś włączyć? Okej, tutaj mam nowe rzeczy. Ludziska.
Czemu mi nikt o tym nie napisał? Płomień Etny. Otoż broń ogniem. O, bardzo fajna rzecz. Odrzuć najbliższych przeciwników od siebie. Też fajne. Ale użyjemy sobie tego. Ciekawe, od kiedy mogę drugi slot zajmować. Nie wiem. Mamy 20 level ogólnie. Które sobie użyję? Ajajaj, kolejny demon. I oby to nie była ostatnia nasza walka. No właśnie, jest lipa. Nie mam życia, a to jest chyba ostatni wojownik jak dzisiaj. Co ja mam zrobić teraz? Jak się mam uleczyć? Do jasnej cholery. Nie pójdę do kapliczki teraz. Ja nie mam życia. Totalnie. O, tam coś leży. Może jakaś mikstura. Kawałek brązu. Jak ja mam się uleczyć? Napisać? Chyba, że zapiszę w kapliczce i sobie tutaj przebiegnę, ale... Jak mi się zrespią te wszystkie moby, to jak ja to zrobię? Chyba, że wstąpię do kapliczki i jakoś tam przekuję sobie te mikstury. Kurczę, ostatni przeciwnik został. Mam kłopot. Dobra, spróbujmy wrócić może do tej kapliczki jakoś. Spróbujmy raz jeszcze. Odpocznij, przenieś się. Dobra. Tylko, że teraz nastąpi resp. Tak przypuszczam. A może nie? Jak to nie, jak są. Ale jak zwieje tutaj, może mnie nie będą gonić. A z nimi nie mam ochoty walczyć już. Tu pająka mogę rozwalić, no bo czemu nie? Ja i za bardzo tutaj wszedłem na kozaka. Uważaj, bo mnie jeszcze zabiją. No właśnie. To tu mnie podpalił. Aha, te tytany jednak za nami idą cały czas. To będzie jadka fajna. Tytan. No ja ich muszę pokonać w takim razie. Tylko, że za nami idzie już chyba 5 tytanów w tym momencie i może być problem. Zobaczymy. Dobra. Fajnie poszło. Próbujemy. Zrobimy sobie to podpalenie, chociaż na tych strażników wątpię, żeby to działało. Ale chyba działa. Dobra, pięknie. I lećmy sobie. Jest jakiś dropik? Jest. Dobra, dawaj demonie. Nie tak to miało wyglądać. Jasna cholera, ale on bije. Na pierwszym razem mi poszło zajebiście. A teraz jest jakoś naprawdę trudne. Trzeba uważać od razu po jego pierwszym roku. Mamy poziom. Esencja mroku wykonana. Zdobyta. Gdzie jest jakaś kapliczka, bo chciałbym zapisać sobie.
dzisiaj naprawdę sporo się dzieje. Właśnie koniec tunelu jest bliski. Ale ktoś tu jeszcze stoi. Nie wiem, kto to, Kowal? Kowal. No, no way! I will not forge this damn sword for you. Am I making myself clear, or do I have to make a drawing for you? I'm not one of your would-be clients. I came here to save you. They're strong as a group, but they're a bunch of knuckleheads. Besides, as you can see, I handled them on my own splendidly. If you don't want my help, let me ask for yours. That's out of the question. That won't work for anyone, especially for those who have blood on their hands. And you, to my eye, have a lot of it. You don't understand. No, it's you who doesn't understand. I've been forging weapons and armor for years, only for Greece, for some unknown reason, to be drowning in blood. I intend to no longer contribute to human suffering. So I should inform your apprentice that you're going to stay here. Firtos? I completely forgot about him. Did you talk to him? I did. He wanted to find you and save you. But I talked him out of it. You did well. He would have only gotten in trouble. I already got him out of some trouble. Big, thorny trouble. And damn it. He was probably wandering alone in those old ruins again and awakened some monstrosity. I told him not to do that. I suspected that while I was away, he might get some foolish ideas, but I didn't think he was gonna try and get himself killed. It seems like I have no other choice. It's time to go. No tak, zbieramy się, Kowalu, bo ja naprawdę już długo ciebie szukałem. Co my tutaj mamy? Zapiski. Okej. Okay. I lecimy tym portalem. No. Udało się wyjść. Widzę tam wilka. These luminous circles are quite useful. I've been seeing them more frequently in the area. Listen. Listen, if you need my help, I need to know whether you're not just another glory and loot-seeking brawler. Greece has enough of them already. How am I supposed to prove that? In an old temple, not far from here, people have been disappearing. I don't know if they've been kidnapped by some bandits, or if there's a beast lurking in there. I want you to solve that problem. I am not your errand boy. And it isn't my duty to help you, until I see that you do something for the common folk. I'll check that place out. Stay behind, and don't let yourself get captured again. Don't worry about me. I'll make my way to the smithy shortly. We will see each other there once you're done. Oh, one more thing. When you return, use the shortcut at the end of the pass. Just don't forget to throw the ladder down. The oafs who dragged me here said they use it a lot. No i mamy to, płoniemy aż z wrażenia. Nie wiem czemu Achilles się podpalił. Czemu płonę? Dlaczego ja płonę, ludzie? Mogę się skończyć palić, bo się zaraz zabiję. Coś się zbugowało chyba, czy co? Dobra, efekt płomienia mi się zaraz skończy. Dobra, gdzie ja się podpaliłem? Dobra, mamy kolejną misję fabularną, ale na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę, naprawdę był przyjemny odcinek. Dużo się działo, sporo walki, będzie co wspominać, ale cały czas lecimy do przodu, aby ukończyć tę grę na 100%. Więc zostawcie suba, możecie skomentować film, łapka w górę. Dzięki za uwagę, miłego i do następnego. Narka.